cactus de Sibérie. Conscient qu'une simple présence peut gêner, je ne suis pas venu traîner, juste le temps de me présenter l'entité. To jest bardzo fajne, że jak się chodzi wśród nieznajomych ludzi, to sobie można robić, co się chce. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie je almużnę. Nie bój się, mała trzutko, bo spodobało się ojcu waszemu dać wam królestwo niebieskie. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie je almużnę. Różności. Nie bój się, mała trzutko. Spodobało się ojcu waszemu, aby dać wam królestwo niebieskie. To mi się wydaje, że to jest bardzo łagodnie, a zaraz potem jest takie trzask. Sprzedajcie wasze mienie, dajcie je almużnę. I rzeczywiście jest tak w Ewangelii bardzo często. W Ewangeliach Jezus to mówi, że sprzedać wszystko, sprzedajcie mienie i dajcie je almużnę. Że dobra materialne się nie liczą. I to jest, można powiedzieć, takie sekciarskie, nie? Oddajesz wszystko. I gdyby tak się przeglądać w historię ludzi, którzy poszli za Bogiem, to rzeczywiście to się wydarza. Że to nie jest tylko 5 zł na tacę, tylko to jest wszystko oddane. Pierwszy, który mi przychodzi, to Antoni, pustelnik, który mając około 20 lat, przechodzi sobie przez obok kościoła, wchodzi do niego i słyszy Ewangelię właśnie tam. Oddajcie swoje dobra, poruczcie się mnie i kiedy on to i sprawdźcie sobie skarb w niebie. I kiedy to usłyszał, sprzedaje wszelkie dobra, a był bogaty po rodzicach. Siostrę oddał na utrzymanie. Zabezpieczył jej los i oddał na utrzymanie dobrych ludzi. A sam poszedł i Bóg go tak poprowadził na tej pustelni, bo on zamieszkał na pustelni, że wokół niego ludzie gromadzili się i pytali się, gdzie ty jesteś, pytali o radę. On po prostu przemieszczał się, bo chciał mieć też trochę spokoju, natomiast zostały zakładane różne rzeczy przez niego, różne zakony. Drugi człowiek, to wspomniany już wcześniej Kiko Arguello, jak porzucił swoje dobra, naprawdę, swoją majętność, swoją sławę i zamieszkał w barakach, które jakbyśmy tam, widziałem na zdjęciach, jakbyśmy tam weszli dzisiaj, to byśmy powiedzieli, nie no, to jest obskurne, to jest budynek do wyburzenia, to jest chlew po prostu, nie? Taka, no, to dosłownie tak wyglądało, nie? I kiedy on tam mieszkał i ludzie go pytają, ale Kiko, masz mózg w ogóle, czemu ty tu mieszkasz, nie? Mając to, co masz. A on miał ze sobą, akurat w tamtym czasie, bo wszystko zostawił, miał ze sobą gitarę i Pismo Święte. I kiedy oni się go pytali, ale co ty masz tutaj? On im otwierał Ewangelię. Masz, czytaj. I daj, czytaj. I kiedy jeden z nich to czytał, mówi Kiko, że ten człowiek po prostu zaczął się nawracać, bo mówi, Kiko, to jest o mnie, nie? Że to jest historia o mnie. I oni to tak zaczęli czytać, że Biblia to jest o mnie i po kilku miesiącach jego tam bycia zaczęli przynosić na jego stół pieniądze kradzione i broń, portfele. Mówią, Kiko, coś ty z nami zrobił, nie? My ci to oddajemy. Że Pan Bóg zabiera pewne rzeczy, ale potem zaczyna budować innych dzięki temu, nie? Nie wiadomo, jak tą historię poprowadzi, natomiast dajcie jałmużnę, sprzedajcie swoje mienie, dajcie jałmużnę. Trzecia osoba, która mi się z tym kojarzy, to jest święty Mikołaj, nie? Nie ten, o którym się zawsze mówi dzieciom, że jak będziesz dobry, to dostaniesz prezencik, ale jak dzisiaj o nim usłyszałem, to mi się po prostu oczy otworzyły. Mówi, święty Mikołaj, co za gość! W ogóle jak zobaczył ze swojego bogatego domu, że jest chłop, który ma 3 córki i te 3 córki, żeby utrzymać tę chałupę, no poszły się łajdaczyć, nie? Sprzedawało się. To po prostu przyniósł im pieniądze. Po prostu, żeby się nie prostytuowały. A potem, kiedy został już biskupem i rozdał wszystko, co miał, zaczął głosić kazania i zbierać jałmużnę, żeby je rozdawać wszystkim.
sprzedajcie jałmużnę. Spodobało się Bogu dać wam Królestwo Niebieskie, ale jakby trzeba zrobić chyba miejsce, żeby Pan Bóg mógł zadziałać, nie? Jest taka siostra w Kazimierzu, siostra mówię, kobieta, pani, która ma dom otwarty na cztery spusty niezamknięty, nie? Ja wiem, że ona oddała wszystko. I chce żyć Ewangelią, nie? Tak naprawdę. Że to słowo oddać wszystko, to naprawdę trzeba się z tym słowem zmierzyć. Oddawać wszystko. I czwarty albo piąty obraz, już nie wiem, przypomina mi się Wojtek, który będąc na rekolekcjach i nie będąc księdzem, żyje do tej pory i tak dalej, mając 7 dzieci, mówi, no kurde, jestem tak wdzięczny za te rekolekcje, że nie mam, no muszę coś Panu Bogu dać po prostu, a byle czego nie, no to wszystko, więc cały portfel wysypał. I co się okazało, no było parę dni do końca miesiąca, no wierzę, że Pan Bóg przewidzi, że ta Ewangelia się potoczy tak w moim życiu, że Pan Bóg przewidzi pieniądze. 7 dzieci, szaleństwo, być może, ale na drugi dzień, albo na trzeci, na drugi dzień po tych rekolekcjach, już nie pamiętam, albo znalazł te pieniądze, albo ktoś mu je po prostu przyniósł do chałupy. Tyle, żeby mu wystarczyło do końca miesiąca. I wcale to nie był człowiek, którego znał. Że Pan Bóg się zatroszczy, naprawdę. Jakoś to tak jest. Sprzedajcie mienie i dajcie jałmużnę. Mnie to dziś bardzo mocno dotyka, bo czuję, że do mojej kieszeni też Pan Bóg chce się dostać. Chociaż nie mam wiele, no bo nie mam, mam kredyt i mam dużo pieniędzy do oddania, nie? Ale czuję, że to jest słowo sprzedajcie i dajcie jałmużnę. Dajcie jałmużnę. Że Pan Bóg jest w tych słowach. Amen.